Siema, siema, z tej strony Kosa, a ja witam was w trzecim odcinku z serii Przygody Młodego Rolnika. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sianiem owsa i żyta, tak sobie myślę. I tak, jak możecie zobaczyć, bizon. Wyjechałem bizonem na podwórko. Możecie się spytać, dlaczego wyjechałem. Ano dlatego, że udało mi się sprzedać te cegły tutaj. Gdzieś z jakąś, no nie wiem, o 9 chyba gościu do mnie przyjechał, już wczoraj do mnie nawet pisał, że jest zainteresowany kupnem tych cegieł. No i tak, przyjechał dzisiaj koło 9. No to, że bizon zostawiał trochę te cegły, no to musiałem nim wyjechać. No i jak widać sobie wyjechałem tutaj. No i tak, wystawiłem te cegły za 2000. Gościu stargował do 1500, no ale myślałem, że dostanę te 2000, ale postanowiłem, że opuszczę trochę tą cenę, bo faktycznie niektóre były w ogóle popękane. Dwie palety całe były pęknięte, ale gościu mówił, że wziął. Tak w ogóle to ten gościu przyjechał dosyć niezłym sprzętem, bo przyjechał Iwekiem od razu z HDS-em. Ale niestety musiałem mu pomagać Weidmanem, tym swoim moim paleciakiem. Ledwo podnosił te palety, nie wiem kto je tutaj przywoził i układał, ale ledwo on podnosił te palety, to się brałem po prostu, układałem tak tu i wjeżdżałem i układałem mu tutaj. On stał tutaj na awaryjnych, no tak zahaczając lekko o pobocze, więc no stał tak jak mówiłem na awaryjnych i brał sobie HDS-em stąd palety i ładował od razu na pakę. Więc pozbyliśmy się w sumie tych starych cegieł. No i tak myślę, że nawet się biznes udał. No to w sumie wjedziemy sobie teraz tym bizonem. I też jak mogliście zobaczyć, jak mogliście zobaczyć, co mogliście zobaczyć w sumie, wjechałem tutaj tym MTZ-em. O, żebym teraz wykręcił. Wykręcę. Myślę, że tutaj będzie spoko. No. To jednak trochę do przodu muszę podjechać. Tak, ten bizon ma lekki taki błąd, że wysiada dosyć wysoko. O, nie wiem, tu. O dobra, mogę już wychodzić, więc gasimy go ręczny. I tak. Jak widać, to żukiem tu wjechałem. Więc myślę sobie, pierwsze wyjadę siewnikiem. No i tak. Palet raczej nie będę ściągać z żuka, bo prawdopodobnie dojadę sen na pole tym żukiem, bo raczej mi nie starczy nasion. A teraz pojedziemy sobie siać żyto, raczej to już sobie zaznaczę, żeby sobie potem nie pomylić. To jest owies, jest żyto. Otworzymy sobie klapę, nawet go nie będę gasić, bo nie ma po co. Stodołę zostawię otwartą, żeby się wietrzyła trochę. No i tak, wchodzimy do żuka. Teraz nim wycofać będzie ciężko. Spróbujemy tak na Hama, na Jana Pawła. Niestety nie. Teraz do przodu. I kręcimy, mam nadzieję, że ten słup nie zahaczy. Musiałem zahaczyć. Dobra. To teraz tak. Na styk przechodzi. Wcale nie uderzam, wcale. To nie są uderzenia. Na styk przechodzi. To tylko kurzem rysuje burt. O. No i dobra. Więc tak, żyto to jest tutaj ta pierwsza paleta od strony kabiny. No i dobra. To gasimy już go. W sumie otworzymy sobie burtę. Bo jak będę ładować. Po co ja go gaszę? Z przyzwyczajenia już tak. No i dobra. I napełniamy. Będzie. No i tutaj. O, już sobie zapomniałem. Y? Nie, Y było wybór nasion. R chyba. Aha, ja mam inaczej. O, właśnie. I proszę bardzo, jak się ładnie napełnia.
Tak jak już mówiłem w wcześniejszym odcinku, szkoda, że te worki nie znikają, ale jak się już cała ta paleta zużyje, to wtedy cała paleta znika od razu. Więc nie, że mam wieczne palety oczywiście. A jakby ktoś by był ciekawy, to tą paletę z nasionami pszenicy odłożyłem tutaj. Tak samo już sobie poukładałem tutaj tą dmuchawę, chyba to jest dmuchawa do słomy, raczej tak. I tutaj nawozy. Że one chyba w ogóle są jakieś przewietrzałe czy coś takiego, bo wątpię, żeby były świeże. Bo one jeszcze były tu, jak ja przyszedłem na tę farmę. Dobra, wchodzimy sobie. Zamkniemy sobie drzwi. Klapy też. No i dobra, i jedziemy. Pełną parą, oczywiście. O, jeszcze sobie tutaj bramy zapomniałem otworzyć, no to znowu otwieramy drzwi. Pojedziemy sobie w sumie pierwsze na pole Kopejeru. I już się dowiedziałem, ono nie jest zdzierżawione, ono jest po prostu moje. O kuźwa, ale żem wyjechał chamsko. Nie widziałem go. No, myślę już dać do remontu tego MTZ-a. Ale dobra. Jeszcze służy jako tako. W ogóle będę go musieć umyć. No. No i dobra. Jak widać, ładnie się jedzie. Bo myślałem jednak dać się tego MTZ-a do remontu. Tak jak mówiłem, bodajże w pierwszym odcinku, mówiłem, że raczej go nie będę dawać do remontu, ale postanowiłem, że dam go, ale raczej po 30, czyli nie w tym sezonie, tylko jeszcze w następnym. No i dobra, teraz tu sobie zjedziemy, żeby dojechać na to pole. No i dobra. Czyli takie rondo wokół drzewa. Też może być. No i dobra, myślę, że sobie może zaczniemy od tutaj tego kawałka. Może i tak. O, tutaj w ogóle nie dokładnie było zatalerzowane, może zakultywowane, nie wiem. Ja jeszcze tego nie robiłem. No i dobra. No i siejemy w sumie. No i tak jak mówiłem, prawdopodobnie nie starczy mi nasion na te dwa pola. Więc będę musiał tutaj dojechać żukiem, chociaż może i starczy. Nie wiem, zobaczymy. Może starczy, może nie. To się jeszcze okaże. W ogóle nawet nie wiem, czy zdążę nagrać ten odcinek, bo nagrywam to w środę. A nie wiem, czy się jeszcze dzisiaj ukaże, czy w czwartek. Możliwe, że dzisiaj się ukaże, jak zdążę jeszcze zmontować, jak w ogóle będzie co do montowania. A no w sumie będzie. Intro muszę dodać. Taka rzecz, a jednak trzeba dodać i trzeba czekać te pół godziny, aż się wyrenderuje. No niestety, taki urok nagrywania. Tak jak mówiłem, też słabą pompę trochę ma ten MTZ, nisko podnosi. No. A tutaj sobie dojadę prosto i już nie będę wjeżdżać ten taki zakamarek pola, że tak to nazwę. Co go teraz dosieje. O, dobra. Bo żeby tu do rzeki nie wjechać, bo to dopiero by był przypał. 30 wątpię, chociaż 30 może by dała radę wyciągnąć, nie wiadomo. Może i by dała. Bo hol mam tam gdzieś w garażu. Ale raczej 30 myślę, że by dała radę. Ale to bym musiał w sumie siewnik odczepić, bo z siewnikiem na pewno nie da rady. Jeszcze wypełnionym po brzegi.
Taki żarcik. Żarcik kosmonaucik. Nie, dobra. Bo już jak widzę minęło 10 minut. Na nagraniu może być to trochę dłużej, ale wątpię, że aż tak się wydłużyło. Bo intro tam trwa 10 sekund, no to żadnego cięcia na razie nie było, więc też nie ma jakiejś dłuższej przerwy. Chyba, że możliwe coś poknociłem i nie nagrywa się. To przepraszam za ten błąd, ale aż muszę się upewnić. Dobra, nagrywa się. Musiałem się upewnić, przepraszam za to. Bo nie chciałbym w sumie stracić już tych 10 minut i bym musiał w sumie komendami restartować to pole. No, żeby nie było tak, że już jestem w połowie akcji. Żeby to fajnie odcinek wyglądał. No. Też możecie napisać, jak się podobał ten timelapse z siania pszenicy, ten taki bonusik, 2,5 zaznaczony odcinek. I możecie napisać, czy chcielibyście więcej takich odcinków z różnych akcji tak naprawdę. Nie wiem, może nawet nie z tej serii, czy nawet z jakichś innych, może takich losowych, nie? Że już może na przykład jakimś jondirami będziemy jeździć tam. Coś takiego. I też jak możecie zobaczyć, nie ma tego licznika FPS-ów. Sam nawet nie wiem, jak to zrobiłem, więc proszę się nie czepiać w komentarzu, że mam wielkiego farta, ale po prostu jak można było zobaczyć, w Eurotracku nie było tego licznika FPS-ów. I od czasu nagrania Eurotracka nie ma licznika tak w ogóle. Nie wiem, czy się coś pozmieniało, czy nie, ale aktualizacji nie przypominam sobie, żebym ściągał. Więc też nie wiem, jak to zrobiłem. W ustawieniach nie grzebałem. Więc Eurotrack ma jakieś magiczne działania do OBS-a. Chociaż ten jeden siewnik może starczyć na te dwa pola. Może i starczyć. Też możecie zadawać dużo pytań. Jakie tylko chcecie, zadawajcie pytania. Bo jak widać, żeby unikać takiej ciszy jak teraz właśnie, no przez chwilę była, ale znam, że pewnie za chwilę będzie jakaś dłuższa taka cisza. Więc zadawajcie pytania oczywiście. Będę się starać na wszystkie odpowiadać. Po części będą w komentarzu odpowiadane, ale raczej też będą na filmach też odpowiedzi, ewentualnie na live'ach jak będą. Więc to jest. W ogóle też możecie powiedzieć, jak to niedużo przerobiłem jakoś tą grafikę, tą ścianę na YouTubie, ale możecie ogółem napisać, czy pasuje taka, czy raczej zmienić może na jakiś inny wzór, może jakiś inny typ w ogóle. Jak inny typ, no to możecie na przykład napisać YouTubera, a ja bym obczaił jego tablicę. Od razu mówię. Raczej nie chcę mieć na tablicy jakichś wyznaczonych terminów, że na przykład seria Przygody Młodego Rolnika jest na przykład w czwartki i wtorki. Live'y są o tych i o tych godzinach w te dni. Raczej takiej tablicy nie chcę. Bo jak widać, u mnie są odcinki niesystematyczne. Nie są jakoś, no tak jak mówiłem, systematycznie wrzucane. Są wrzucane, kiedy mi się chce i w ogóle. Więc, tak jak już mówiłem, takiej tablicy, takiego typu raczej bym nie chciał, chyba że będzie dużo komentarzy na taki temat, że jednak z taką tablicą lepiej by było. Ewentualnie, bo to ogółem nie widać na telefonach tej części za po lewo od ikon gier. To tam bym mógł w sumie taki przewidywany kalendarzyk dać. Ale on by nie był pewny, więc ten kalendarzyk by było tylko widać na komputerach i chyba na tabletach, jak się nie mylę.
Na tabletach chyba też. Więc możecie napisać, co sądzicie o tym. I prawdopodobnie też będę zmieniać awatar. Chociaż nad awatarem jeszcze się zastanawiałem akurat. Bo grafikę zmieniłem dlatego, że jeszcze to była grafika pod stary kanał. No w sumie awatar też. Ale wtedy miałem stary komputer, gdzie nawet by Fortnite nie poszedł. No to bym go nie nagrywał, a że miałem trzynastkę, tak, miałem trzynastkę, bo sprzedałem. Więc już ta grafika nie pasowała trochę pod mój kanał, bo jak widać nagrywam serię z siedemnastki. Więc też taki atut, myślę. Mam nadzieję, że z wszystkich tych sześciu gier, które tam są, tak, Fortnite, GTA, Minecraft, Euro Truck, Farming i Offroad Drive. Myślę, że ze wszystkiego zrobię serię, ale tego nie jestem w stanie zagwarantować na 100%. Niestety nie jestem w stanie zagwarantować. Jak już wiadomo, z dwóch z tych ikon są serie Euro Truck i Farming. Najprawdopodobniej najbliższe, co się pojawi, to będzie albo Offroad Drive, albo Fortnite. Więc możecie też napisać w komentarzu lub nawet zrobię ankietę, co byście bardziej woleli. Fortnite'a to chyba raczej nie trzeba tłumaczyć, co to jest za gra. Chyba, że ktoś nie ma internetu, no to pozdrawiam. A Offroad Drive to jest w sumie taka nawet gra mojego dzieciństwa, muszę przyznać. No, to jak w sumie sama nazwa wskazuje, są to po prostu wyścigi terenowe po bezdrożach, o tak to nazwę. Wyścigi po bezdrożach. No i w sumie co tu więcej mówić? Tu sobie przejdziemy w sumie przez PGR na tamto drugie pole, bo Żyta planuje zasiać dwa pola, tak samo jak i owsa też dwa pola, tylko jedynie pszenicy, żebym zasiał trzy pola. No, przepraszam za to wyciszenie mikrofonu. Możliwe, że będzie to wycięte, ale chyba raczej nie. No, musiałem na chwilę wyciszyć. Mam nadzieję, że tam jakichś trzasków nie było, jak wyłączam mikrofon. No i dobra. No i tutaj już jest brama PGR-u, a my sobie pojedziemy tu. Bo nawet chyba lekko podniosło przód do góry, bo tak trochę nie chciał skręcać. Ale myślę, taki MTZ-cik fajny pod taki siewnik. No i dobra. No i to pole będę sobie siać w... Że to jak już w sumie można sobie obliczyć, to tamto pole przy warsztacie i to pole, co tam zostało mi, o gdzieś tam, jak teraz patrzę. Jak to ja mówię, zazwyczaj za lasem, chociaż to już jest nie za lasem, tylko tam już trochę dalej. Więc tamte dwa pola pójdą w owsa, bo owsa nie chcę mieć jakoś dużo. Może, że owiec tylko dla kur pójdzie, ale to jeszcze zobaczę, jak obrodzi. No i dobra. Jak już widzę 19 minut odcinka, to mogę się nie wyrobić z tymi kolejnymi polami. Zobaczę jeszcze. No i dobra, i teraz tu. Chociaż to może pójdzie nawet i szybciej, muszę przyznać. Dobra, sobie pierwsze objedziemy w koło, tak, żeby było elegancko. Możecie się pytać też, dlaczego nie używam znaczników w tym siewniku. No po prostu mi się nie chce ciągle przełączać ich, bo jak widać, i tak jeżdżę z kamery z zewnątrz. No i dlatego to głównie jest też taki powód.
Że po co używać tych znaczników, skoro i tak jeżdżę z zewnątrz? Dobra. No i dobra. O, tutaj musiałem wyjechać na sąsiada pole. Mam nadzieję, że się nie przyczepi. A nie, nawet jeszcze zasiane nie mam, to na pewno się nie przyczepi. Dobra. A tu w sumie tak będziemy sobie w koło jeździć, żeby nie było. Dobra. I teraz tu. Trochę zarzuciło tutaj, ale wtedy sobie daje radę. Sama sobie nie dałaś rady. Ruski sprzęt, chociaż nie, to jest akurat polskiej produkcji, bo już to pokazałem wcześniej, ale tutaj jest znak Pronara. A jak takie MTZ-y mają znak Pronara, no to są polskiej produkcji. Na licencji oczywiście. Więc to nie jest jakiś ruski. Belarus. No, chociaż też jak się rozglądałem już za takimi częściami do remontu tego MTZ-a, to muszę przyznać, że więcej części jest do Belarusów niż do MTZ-ów, więc jeszcze nie wiem jaka maska będzie, czy zmienię tego MTZ-a na Belarusa. Czy na MTZ-a? Oczywiście widziałem tam MTZ-y, maski MTZ-ów, ale one są o 200 zł droższe niestety. No, nie wiem, czy pójść w wygląd, czy pójść po kosztach, chociaż te 200 zł mogą nie robić aż takiej różnicy. Za całkowity remont MTZ-a, tak sobie wyliczyłem, około wyjdzie 27 tysięcy za taki całkowity. Z zewnątrz chyba raczej będzie tylko remont, bo silnik jest dosyć w dobrym stanie, tak samo jak i skrzynia biegów. Tylko tą pompę jeszcze by się przydało wyremontować może. Ale te 27 tysięcy myślę, żeby nawet starczyło na jakiś tam remont silnika. Bo to oczywiście na jakiś forum sprawdzam, że nie pamiętam na jakim. 30 to nawet jeszcze nie sprawdzam, ile wyniesie remont, ale to myślę, że już tam w warsztacie mi na gotowca powiedzą, ile będzie, bo do remontu prawdopodobnie będę oddawać 30 na zimę jakoś. Jeden traktor oczywiście w gospodarstwie musi zostać, jakby trzeba coś robić w zimę. Więc nie, że będę oddawać dwa do remontu, bo czym bym odśnieżał, na przykład jakbym sobie wypożyczył puk, czy nawet może kupił. Polonezem na pewno bym pociągnął. To by w sumie nawet było dobre wyzwanie, pociągnąć puk polonezem. O, możecie nawet jakieś wyzwania pisać względem farminga, to bym może zrobił nawet jakąś taką inną serię wyzwania FS17, coś takiego może. I dobra, i to pole praktycznie kończy już siać. No i teraz się zastanawiam, czy wziąć i... Bo już jak widzę jest 25 minut.
Czy więź już kończyć odcinek, czy jeszcze pojechać na tamto pole? Bo tamto pole akurat będzie małe. Tylko jak widać, będę musieć opróżnić sobie siewnik z tych nasion. Ale że jak wiadomo, nie da się opróżniać siewników w farmingu, to muszę użyć takiej jednej komendy. No i sobie będę musieć napełnić owsem. Więc tak to będzie. I dobra, dojeżdżam już do farmy. No, faktycznie ten MTZ już się dosyć bardzo ubrudził. Będę go musieć umyć w końcu. No i dobra, zajechaliśmy już na farmę. Wbijamy rogala. No i dobra, to była komenda, jak się nie mylę. Guess fill wage. Coś takiego. Aha, wiem czemu. Nie, to chyba jest set fill, jak się nie mylę. A to sobie polecimy tak po komendach. Możecie od razu zobaczyć, jakie są. Ale to chyba nie jest. Coś mi się zdaje na tej wersji. Tak. Nie mam tutaj odblokowanych tych komend. No to musicie mi wybaczyć, jednak wymieszam nasiona, tak teoretycznie będą wymieszane. A tak naprawdę będę siać owies. No i dobra. Żeby w sumie nie zanudzać, to widzimy się na polu, żeby nie przedłużać tego odcinka. O, tutaj trochę mi złaża wyszło. Bo jak już patrzę, jest 27 minut, więc widzimy się na polu. Jak widać, dalszej części odcinka niestety nie będzie, bo muszę się przyznać, że zmaściłem i to totalnie, bo podjąłem dwie próby nagrania timelapse'a, ale w pierwszej próbie okazało się, że nagrywania nie włączyłem, a w drugiej próbie nagrywanie włączyłem, lecz kamery nie wyłączyłem. No i to tak wyglądało, że przychodzę, odchodzę od biurka, no to tak trochę lipnie by to wyglądało, więc muszę was za to przeprosić niestety. Odcinku z siewów już nie będzie, bo to właśnie zasiałem, te dwie próby były na tych dwóch polach, co mówiąc, co mi już zostały, ale no niestety. Więc bardzo chciałbym was przeprosić. Ale myślę, że film tak czy siak się spodobał, więc to by był w sumie koniec tego filmu, więc komentujcie, subskrybujcie, oczywiście też łapkujcie i ja się z wami żegnam, do następnego, cześć!